Witam szanownego graczy z tej strony. Myślicie grać w Kotsa? Na pewno. Coś tam działacie już? Albo naprawdę gracie już troszkę z 3 mecze rozegraliście na przykład? No to ten dekalon na pewno wam się przyda. 10 rad, jak grać w Heroes of the Storm, żeby nie dać się stłamsić, zjeść, zniszczyć w ciągu na przykład 5 minut. Zapraszam. Codzienne zadania. Wykonujcie codzienne zadania, moi drodzy. Złoto, złoto, złoto. Potrzebujemy bardzo dużo złota, żeby kupić bohaterów. Ale codzienne zadania posiadają inną, specyficzną cechę. Na przykład zmuszają nas do tego, żebyśmy zagrali bohaterami, których nie posiadamy. Oczywiście jest to związane z rotacją. I w tym przypadku, grając z innym bohaterem, dowiadujemy się, jakie ma zdolności, jak wykorzystywać te umiejętności, jaką ma piętę achillesową i jakich ma counterów, oczywiście. Dość naturalna wiedza w MOBA niezwykle potrzebna i na polu bitwy musimy wiedzieć wcześniej, czego możemy się spodziewać. To jest podstawowa sprawa, żeby znać bohaterów przeciwnika. Używaj buildu, który stworzyłeś, używaj talentów, które wybrałeś. Genialna zasada, często zapominana po prostu w wirze walki. Ważnym jest, żeby się dowiedzieć, jakie talenty posiada dany bohater. Jeżeli weźmiemy na przykład umiejętność, która niszczy amunicję w fortyfikacjach wroga, to po prostu używajcie tej umiejętności i w taki sposób bardzo szybko popchniecie linię. Jeżeli weźmiecie łapówkę, to używajcie tej łapówki w dżungli dość często. Powiem wam, oczywiście stwory w dżungli niesamowicie mocno zasilają linię. Tak więc to jest naprawdę podstawowa zasada, żeby po prostu wiedzieć, jakie mamy zdolności na bohaterze i wiedzieć wcześniej, jakie talenty wybrać, żeby za dużo czasu podczas walki nie tracić na zastanawianie się. Graj drużynowo, to jest twoje życie, to jest twoje zwycięstwo. Genialny slogan, który naprawdę fajnie pasuje do Heroes of the Storm. Z tego względu, że każda mapa ma swoją mechanikę, którą trzeba wykonać. Sami tego nie uczynimy. Mechanika mapy jest niezwykle mocna, niezwykle ważna dla tej gry. Tak więc granie drużynowe tylko i wyłącznie. Teamplay i jeszcze raz teamplay. Jeżeli gramy pomocnikiem, wykorzystajmy nasze zdolności leczące, żeby utrzymać w dobrej kondycji naszą drużynę. Jeżeli gramy zabójcą, nie dajmy się w głupi sposób zabić. Nie idźmy pod pociąg, nie daj Boże, golem i 5 gości. Starajmy się wykorzystywać teren i starajmy się również wykorzystywać umiejętności naszych towarzyszy. No i szybko i skutecznie wykańczać przeciwnika. I nie zapominajcie o dżungli, trzeba ją dość dobrze czyścić. Patrz na to, co robisz. To jest naprawdę istotna rada. Nie patrz na to, kto coś tam z twojej drużyny nie zrobił lub co zrobił, nie daj Boże, złego. Tylko skup się na twoich celach, na twoich talentach. Jak je wykorzystać i jak wykorzystać twojego bohatera. W szczególności, że czym dłużej zostajesz na polu bitwy, tym więcej doświadczenia dostaje twoja drużyna. To odróżnia Heroes of the Storm od innych gier typu MOBA. Naprawdę istotne jest, żeby długo być na polu bitwy, niszczyć stwory na linii, niszczyć stwory w dżungli i w ten sposób dostajemy przewagę do naszych umiejętności, talentów, jak również do zadawanych obrażeń. Są postacie, które naprawdę potrafią być bardzo długo na polu bitwy, na przykład Sonia czy Chen Gromowar. I poprzez bycie na polu bitwy przez bardzo długi okres czasu zdobywamy naprawdę niesamowitą przewagę i bardzo dobrze kontrolujemy grę. Pamiętaj o minimapie. Patrz zawsze na minimapę. Dostarczy wam bardzo dużo informacji na temat aktualnej rozgrywki. Po pierwsze, możemy zobaczyć, gdzie jest przeciwnik. Możemy zobaczyć, gdzie, w którą stronę przemieszczają się stwory z dżungli, które zostały zdobyte przez przeciwnika. Bardzo fajnie jest to pokazane. W szczególności możemy również się dowiedzieć coś więcej na temat mechaniki samej gry. Również na minimapie jest to wszystko zaznaczone. Ale najważniejsza sprawa to jest to, że możemy czasami uniknąć pewnych pułapek zastawionych przez wroga. W szczególności, że jak idzie sobie nasz przyjaciel daną linią, i nie zerknął na minimapę, a wcześniej widzieliśmy, chwilę wcześniej widzieliśmy na przykład przeciwników, którzy wchodzą do danego lasu i się na niego czają, to oczywiście na minimapie również możemy mu wysłać pewne sygnały, żeby nie szedł w tamtą stronę, jeżeli oczywiście nie posiadamy komunikacji głosowej. To jest niezwykle ważne, żeby wyczytać z minimapy wiele i zerkać na nią dosłownie co kilka sekund. I pamiętaj, minimapa jest twoim przyjacielem. Nie jęcz. Proszę cię, nie jęcz, że jest źle, że coś tam nie zrobiłeś, że cię zabili. Już przez ten raz mnie zabili w tym samym miejscu. Czemu? W ogóle dlaczego mi nie pomogłeś? Nie rób tego. Nie jęcz. Nie jęczy się. Wchodź się.
To jest podstawowa zasada. Słuchaj, jeżeli naprawdę czujesz, że jest ci źle, nie idzie ci, to zrób sobie przerwę. Nie demoralizuj całej drużyny. Jęki naprawdę mogą doprowadzić do tego, że gra zostanie przegrana. Raz miałem taki przypadek, że Diablo, jeszcze na Diablo, jeszcze postacią Diablo grał, tak jęczał, że ja nie byłem w stanie po prostu tego przetrzymać psychicznie. Musiałem gościa zmutować, czyli wyłączyć po prostu jego zdolności komunikacyjne z moją postacią, z moim klientem i po prostu go już nie mogłem słuchać. Tak więc pamiętaj, nie jęczymy w Heroes of the Storm. Nie poddajemy się. W Heroes of the Storm się nie poddajemy. Nigdy się nie poddawaj. Dlatego, że gra jest tak stworzona, że w każdej chwili możecie przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. W szczególności, że mechanika mapy wykonana w odpowiednim momencie może doprowadzić do zwycięstwa. Dla przykładu, tutaj macie na przykład grę, którą wygrałem w ciągu 6 ponad minut lekko. Tak więc 6 minut wystarczyło do tego, żeby zniszczyć przeciwnika. Dlaczego? Dlatego, że popełnił po prostu błąd. Nie wykonał dobrze mechaniki mapy. Właściwie to nic nie zrobił praktycznie i został zmieciony z powierzchni ziemi. Więc pamiętaj, że takie wydarzenie może również się zdarzyć, jak naprawdę kiepsko wam idzie przez większość meczu. Więc pamiętaj, nie poddajemy się, nie chowaj topora, ani młota, ani strzały, ani działa, co tamkolwiek masz, tylko walczymy do końca. Nie przyzwyczajaj się do linii, na której jesteś w Heroes of the Storm. Powiem wam, że oczywiście linia to jest miejsce spotkania się stworów, które wychodzą z Nexusa, naszej przeciwnika, tak? No i w tym momencie, jeżeli gramy na przykład na mapie, na której chodzi, żebyśmy zdobyli klątwę, która powoduje, że właściwie każdy stwór ma jeden HP-ek, fortyfikacje nie strzelają, to w tym momencie bardzo szybko tą linię się pcha. To jest właśnie istotne, żeby być bardzo mobilnym w Heroes of the Storm. Jeżeli nagle pojawia się mechanika danej mapy, to trzeba ją wykonać, trzeba zejść z danej linii. Musimy naprawdę na chłodno to wszystko ocenić. Również na samym początku ocencie, czy dany przeciwnik na linii to przypadkiem nie jest wasz counter. Nie dajcie się zabić w głupi sposób, ponieważ musicie, tak jak powiedziałem wcześniej, jak najdłużej być na polu bitwy, żeby jak najwięcej doświadczenia zdobyć do waszej drużyny. Tak więc dana linia w Heroes of the Storm to jest troszkę inna definicja, troszkę inaczej się ją postrzega niż na przykład w takim League of Legends, gdzie właściwie do pewnego momentu jesteśmy cały czas przypisani na danej linii. W Heroes of the Storm chodzi o to, żeby być bardzo mobilnym, wykonywać zadania, czyścić dżunglę. To jest główny priorytet w Heroesach. Nawet ty możesz być herosem w Heroes of the Storm. Pamiętajcie, że nawet najmniejsza istota może zmienić bieg wydarzeń, dokonać czynu, które potem będą sławić pieśni. Dokładnie. Chodzi tu dokładnie o to, że możemy również wykorzystywać taką manię do robienia mechaniki mapy w odpowiednim momencie. Możecie również ocenić chłodno sytuację, jeżeli mecz trwa naprawdę długo, wszyscy są już znużeni i naprawdę chcą dokończyć ten mecz. Wszyscy się rzucają na daną mechanikę mapy, która się uruchomiła, jednakże czasami zapominają o tym, że odsłaniają swoje flanki tak drastycznie, że można po prostu przemknąć jak ten Asmodan tu lewo w prawo i rzucić się po prostu solo na Nexusa, który ma 28% i trochę tarcz i go zjechać do zera. Tak dokładnie i ty również możesz być herosem. Więc powiem wam, że nie wolno zapominać o tym, że czasami nie warto robić pewnych rzeczy w Heroes of the Storm. Czasami warto po prostu się rzucić szaleńczo w wir wydarzeń i zrobić to, co do nas należy. Patrzaj na swe ręce, bracie. Tak prawi 10. rada bójka Divida. Oczywiście oglądajcie swoje mecze. Jeżeli otrzymaliście cios naprawdę hańbiący i przegraliście z Kretesem, oglądnijcie powtórkę. Przy okazji ochłoniecie trochę wasz mościowie. Słuchajcie, to jest naprawdę kopalnia wiedzy. Jeżeli wygraliście mecz, genialna sprawa. Również zobaczcie, co tak naprawdę sprawiło, że oni byli aż tak słabi. Jeżeli przegrałeś bardzo mocno, no to w tym momencie też przeglądnij. Będziesz wiedział, w jaki sposób zagrać następnym razem.